nie są w stanie realizować tego. Pani, to jest wsparcie jest stałe, tylko chodzi o to, żeby stworzyć mechanizm. Infamis Komorowski. Ma czelność. Kandydować na urząd prezydenta RP, pomimo że 18 kwietnia 2015 roku został objęty infamią. Uchwałą jednomyślną Sejmu Walnego, na którym byłam osobiście, w Kętach. Nie zadeklarowała, kogo w tej drugiej turze wyborów poprzeł, uzależnie to od realizacji swoich trzech kluczowych. Przypomnę Państwu, jakich jeszcze z Wrocławia senatorów Sejm Walny objął infamią, o posłach infamisach. Zrobię kolejny film. Tymczasem przypominam, że infamisami są Jarosław Duda, senator z Wrocławia, i Alicja Chybicka, senator z Wrocławia. Znacie Państwo tą kobietę, Alicja Chybicka? A więc ona głosowała jako kobieta za przemocową konwencją gender. To samo Jarosław Duda głosował 5 marca 2015 roku za konwencją przemocową gender. W moim poprzednim filmie zrobiłam wideo z tego głosowania. Lista infamisów z Wrocławia. Senator Jarosław Duda i Alicja Chybicka i oczywiście Bronisław Komorowski. Przypomnę, że wzywamy do bojkotu farsy urnowej wyborczej 24 maja, tak samo jak wzywaliśmy do bojkotu 10 maja. Farsy urnowej. Przy pomocy urny, proszę Państwa, nie da się w tym systemie, który Platforma Obywatelska i PSL plus ich apendiks sejmowy, różne partie mniejsze, większe, w tym także PiS, zabetonowali scenę polityczną, wprowadzając w 2011 roku kodeks wyborczy, ponad 500 artykułów. Bardzo zawiły kodeks, wprowadzili Polaków w błąd, bo nazwali to kodeks, kiedy to wszystko jest po prostu śmietnik, bo już kilkakrotnie nowelizowali, między innymi 15 maja, kilka dni temu, a więc jak można w trybie kampanii wyborczej nowelizować kodeks wyborczy, z którego te wybory urnowe mają zastosowanie. Czy on ma zastosowanie podczas tych wyborów urnowych 24, a więc 15 maja, 9 dni przed, między 10 maja i 24 maja, 15 maja znowelizowano po raz kolejny ten akt prawny, kodeks wyborczy. Kpią sobie z narodu polskiego, proszę Państwa. Hańba to jest. Infamis Bronisław Komorowski. Panie prezydencie, na zakończenie naszej rozmowy, bo to też praktycznie finał kampanii ostatnich dni. Jakie one będą? Jaki będzie finał?
tego spotkania. To wszystko jest w rękach państwa, wyborców. Oczywiście kłamie. Nic nie jest w naszych rękach. Przy urnie nie da zmienić się prezydenta, proszę państwa. Są dwa sposoby. Jeden to jest wprowadzenie prezydenta drugiej RP z uchodźstwa do Polski, a drugi sposób to jest Zgromadzenie Narodowe, które zmieni tego prezydenta urnowego z 24.